właśnie do La Salette. Tutaj będziemy nocować. Jesteśmy w Alpach. Dzisiaj warunki będziemy mieć trochę spartańskie, bo jest nas 26 osób w pokoju. Widoki tutaj są piękne. Teraz już jest ciemno, więc niewiele widać, ale jest pięknie. Czy można sobie wyobrazić lepszy widok po przebudzeniu? Sanktuarium La Salette położone jest w niezwykle malowniczej okolicy w Alpach francuskich. Tutaj według wierzeń Matka Boska miała objawić się dwójce dzieci, Melanii i Maksyminowi, i wygłosić orędzie nawołujące ludzi do nawrócenia. W tym miejscu zbudowano sanktuarium, które jest celem licznych pielgrzymek. Nasz cel to jest tam, ten szczyt. Widać ścieżkę, którą będziemy zaraz szły. Będzie słychać moje sapanie do szczytu. Tutaj pozostało nam jeszcze trochę drogi, ale nie mogę wam nie pokazać widoków z góry. Tam moja mama. I o, macha! Macha z radością w sercu. I tutaj możemy podziwiać Alpy. Nie ma takiej super widoczności, ale i tak wyglądają przepięknie. Nie powtórzę wam pierwszego słowa, jakie wypowiedziałam, jak tu doszłam, ale jest to takie słowo, którego Polacy bardzo często określają, używają, żeby wyrazić swoje emocje, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. Tutaj emocje jak najbardziej pozytywne i naprawdę być może jest to kwestia tego, że mój zasób słownictwa jest ograniczony, ale żadne inne słowo nie przyszło mi na myśl. Jest tu naprawdę przepięknie. Ale moja mama z tyłu mówi, że cudnie, ale to jeszcze nie jest koniec naszej wyprawy, bo jesteśmy na takim wzniesieniu, a idziemy jeszcze tam trochę wyżej, ale musimy się posilić. Natomiast no, jest przepięknie, widoki są przecudowne. Mama drałuje z przodu, ja drałuję z tyłu, oczywiście z aparatem, z telefonem, a tam w dole widać La Salette i tam w La Salette my śpimy i ten klasztor jest 1800 metrów nad poziomem morza. My byłyśmy tam, więc trochę wyżej, ale wstyd się przyznać, nie mam pojęcia ani na jakiej górze byłam, ani na jakiej wysokości. Mam nadzieję, że mnie w ogóle cokolwiek tutaj będzie słychać, no bo wieje straszny wiatr. Ale nie mogę się do was nie odezwać, bo jest cudownie. W dół bym na pewno nie chciała polecieć, ale w górze widok już jest znacznie, znacznie przyjemniejszy. A my idziemy dalej. Teraz takie podejście, na którym ścieżka jest bardzo wąska. Możecie to zresztą sami zobaczyć. Dlatego póki co chowam telefon, bo szczerze mówiąc nie chciałabym dołączyć do tych, którzy w pogoni za dobrymi ujęciami zrobili sobie krzywdę. Także lecimy dalej. Tam byłyśmy ostatnio, tam na tej dużej byłyśmy tutaj tak w ogóle, a teraz już schodzimy i już praktycznie jesteśmy przy sanktuarium, także zostało nam niewiele drogi.
Gotowi do wyjazdu, jeszcze nabieramy wody ze źródełka. Dzisiaj ruszamy na północ. Czeka nas w sumie chyba około 800 km jazdy. Mamy mieć tam po drodze jakieś przystanki, natomiast no, cały dzień raczej w autobusie. Tym bardziej się cieszę, że wczoraj udało nam się zrobić taki porządny spacer po górę. Jesteśmy w Ars, zwiedzaliśmy przed chwilą kościół. Widać, że to jest takie dosyć urokliwe francuskie miasteczko, aczkolwiek no niestety nie będziemy miały czasu, żeby tutaj sobie dłużej pochodzić, bo już zbieramy się do autobusu.